Zmierzamy do DAG Fabryk Bromberg, czyli fabryki zbrojeniowej koncernu Dynamit Nobel AG, która istniała w latach 1939-1945 w hitlerowskich Niemczech. Zlokalizowana w Puszczy Bydgoskiej fabryka zajmowała się produkcją materiałów wybuchowych i wypełnianiem nimi pocisków i łusek amunicji wojskowej. Po wojnie na terenie fabryki zostały utworzone zakłady chemiczne Zachem, a teren został zamknięty dla osób nieupoważnionych. Upadek Zachemu oraz utworzenie parku przemysłowego na części terenu zamkniętego osłoniło ruiny fabryki. Niestety większa część fabryki znajduje się na pozostałym terenie zamkniętym, a wejście jest możliwe tylko za pomocą przepustki. Po drodze do laboratorium fabryki natknęliśmy się na budynek, który niegdyś należał do zakładów Zachem. Jeszcze dość puste jest, tylko został mniej więcej tutaj powyciągane. Butelki jakieś mam. Ostromecko. Tutaj mamy jakieś ubranie. Ciekawie. Jest to tak zwany jakiś magazyn sprzętu. Zakłady chemiczne, organika Zachem Bydgoszcz, stacja ładownictwa mechanicznego. Prawdziwy smak toniku. Drukarnia Lew. Oferuje. Świecie. Zakłady chemiczne Zachem z poważaniem 2008. Dobra, będę się powoli wtedy zbierać stąd. Tu mamy jeszcze jakiś zeszycik. Niestety zeszyt pusty, może ktoś tutaj sobie przyjechać i wziąć. A my się stąd zmywamy. Przed budynkiem znaleźliśmy tutaj kaski, które z tego co widać tutaj po oznaczeniach należały do pracowników Zachemu. Tutaj swoje lata też już mają. Ratownictwo chemiczne. To jest jeden. Stworzywa, ale widać, że już kaski starego typu. Widać, że tutaj trochę leżą. Dbałość o sprzęt ratunkowy powszechną troską każdego ratownika. Znaleźliśmy tutaj w pobliżu też kolejny oczywiście kask, ale mamy tutaj więcej takich rzeczy. Są to opatrunki jałowe. Ciężko tutaj się rozczytać, ale to ja już wcześniej podniosłem. Jak widać zgnite już czas tutaj je. No, nie oszczędził tych bandaży. Ale jak widać, naprawdę jest tego dużo i to się po prostu wala wszędzie. Także też takie ciekawe znalezisko. W końcu dotarliśmy do laboratorium fabryki DAG. Cała fabryka była podzielona na parę sekcji, w których odbywały się różne etapy składania i uzbrajania broni. Wschodnie tereny fabryki, znajdujące się na terenie parku przemysłowego, zostały zaadaptowane pod ekspozycję, które można zwiedzać wraz z oprowadzającym nas przewodnikiem. My znajdujemy się w zachodniej części fabryki, czyli laboratorium NCP3, które zajmowało się produkcją celulozy.
Duża część fabryki jest nadal niedostępna, ponieważ znajduje się na terenie strefy zamkniętej. Dotarliśmy tutaj do laboratorium, w której kiedyś tutaj były opracowywane ładunki wybuchowe, które były używane w rakietach V2, które również tutaj były składane. No i jak tutaj możecie zobaczyć, pełno białych kulek, ponieważ tutaj sobie ludzie urządzają ASG, dlatego tutaj pełno się tego wala. To mamy więcej tutaj jeszcze takich budynków. No, a część z nich sprawdzimy, porobimy jakieś fotki, zobaczymy co dalej. Możecie pomyśleć, że las nieubłaganie tutaj zarósł dach tego budynku, ale tak nie jest, ponieważ te budynki były tak specjalnie projektowane, że właśnie dachy ich były pokrywane trawą i rosły na ich drzewa, po to, aby po prostu budynki były mniej widoczne z powietrza, czyli mniej narażone tutaj na bombardowania. Nie wiadomo od czego to było, to skorupa jakaś taka metalowa. Nie mam pojęcia co to jest, jakaś turbina, coś. Wchodzimy dalej. Bardzo fajne tutaj wejścia już, szyby pozbijane. Wiadomo, budynki budowane w latach 40. Więc no, wiadomo swoje lata mają. Tutaj mamy tą podłużną halę. Ej, chodźcie może tutaj do tej hali, co? Wejdziemy. Gdzie jesteście? No. Na budynku? Dobra, was słyszę. Okej, okay, wychodzę. Na dół. Weź zawołaj tutaj mana. To jest tak zajebiste miejsce do zrobienia fotki. Jest na chwilę. Same muchy i tutaj specjalnego nie ma. Właśnie.
żaba. Ostatnim miejscem, które zamierzamy odwiedzić, jest strzelnica, na której testowano produkowane w fabryce uzbrojenie.